Dziś naszym gościem jest Ewa Kulak-Carvajal. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pani w tej chwili w Kanadzie, ale mieszka pani, pracuje w Kolumbii, w Bogocie. Właściwie mieszka pani i tu, i tam, prawda? Dokładnie tak. Od ponad 17 lat mieszkam na stałe w Kolumbii. Natomiast od 2 lat mieszkamy na 2 lata. To znaczy nasze życie się dzieli na życie w Kanadzie i na życie w Kolumbii. Dokładnie tak. Jest pani dyrektorem i właścicielem firmy Columbia Travel. Zajmuje się pani organizacją podróży do Kolumbii, ale chyba nie tylko, prawda? Dokładnie. Od wielu, wielu lat jestem związana z sektorem turystycznym. Najpierw była to praca w Ministerstwie Turystyki Kolumbii, gdzie byłam dyrektorem oficjalnego portalu turystyki Kolumbii. I to potem się przekształciło we własną firmę, właśnie Columbia Travel, którą prowadzę z moją wspólniczką Kingą Puerto. I ta firma właśnie znajduje się w Bogocie i naszym głównym takim celem jest organizacja wyjazdów szytych na miarę, wyjazdów incentive i takich wyjazdów bardzo specyficznych, na wysokim poziomie właśnie do Kolumbii. Specjalizujemy się tylko i wyłącznie w jednym regionie, czyli w Kolumbii, i kierujemy nasze podróże tylko dla klienta polskiego. I to jest jakby główny cel naszej działalności, natomiast już prywatnie ja zajmuję się również organizacją podróży, na przykład właśnie na Wyspę Księcia Edwarda w Kanadzie. Gdzie dziś będziemy? Ania z Zielonego Wzgórza to chyba jedna z książek, na których pani się wychowała, mam rację? Tak jest. Ania z Zielonego Wzgórza to jest taka moja, już tak sobie policzyłam, ponad 30-letnia miłość. I to jest książka, która wywarła ogromny wpływ na wiele, wiele pokoleń Polek. Dlatego, że w moim domu książkę tą czytała i babcia, i mama, i moja siostra, i teraz moja bratanica. Także to jest książka bardzo, bardzo ważna w ogóle w Polsce i dla polskich kobiet. Ania patrzy na świat tak, jakby był on cudem, a wszystko, co w nim, Bożym darem. Kocha marzyć, bo dzięki marzeniom wszystko jest możliwe. Piękna bohaterka. Dokładnie tak. Ulubiona bohaterka naszego dzieciństwa. Dziś powędrujemy śladami Ani na Wyspę Księcia Edwarda. To najmniejsza, a jednocześnie najbardziej zaludniona prowincja Kanady. Gdzie dokładnie się znajduje? Wyspa Księcia Edwarda to jest właśnie maleńka wysepka, najmniejsza prowincja Kanady, dokładnie tak jak pan powiedział. Ona leży najbardziej z prawej strony, najbardziej na wschodzie Kanady. Notabene pierwszy sygnał topiącego się Titanika dotarł właśnie na Wyspę Księcia Edwarda, o czym niewiele osób wie. I to jest po prostu takie wyjątkowe miejsce, które wydawałoby się z książki, że być może ono nie istnieje. Po sprawdzeniu na mapy okazuje się, że ono jednak jest. Natomiast wielu Kanadyjczyków, samych Kanadyjczyków, nie zna w ogóle tego miejsca. Nigdy jakby nie przyszło im do głowy go odwiedzić. Żeby dotrzeć na tę wyspę, można wybrać samolot, prom, ale chyba najlepiej przejechać mostem Konfederacji. Tak jest, to jest niesamowita przygoda. Most Konfederacji to jest w ogóle cud techniki, który istnieje od 1997 roku i który połączył tą Kanadę kontynentalną właśnie z malutką wysepką Księcia Edwarda. Jest on na tyle ciekawy, że może nie jest to najdłuższy most na świecie, ale to jest most, który jest mostem 13-kilometrowym na tak zwanym zamarzniętym morzu. Najdłuższy wybudowany na zamarzniętych wodach. Dokładnie tak. Przejazd tym mostem ja to robiłam wielokrotnie, dlatego że ja generalnie zawsze docieram na Wyspę Księcia Edwarda z Nowego Brunszwiku, z tej prowincji zaraz obok i zawsze mam przyspieszone bicie serca, kiedy jedziemy 13-15 minut mniej więcej po tym moście, kiedy wjeżdżamy na wyspę. To jest takie naprawdę niesamowite uczucie, jakby się przenosiło zupełnie do innego świata. Wyspa Księcia Edwarda, wyspa malutka, samochodem można ją objechać w kilka godzin. My jednak dziś w nieśpiesznym tempie poszukamy śladów Ani Shirley, gadatliwej, piegowatej dziewczynki z rudymi warkoczami. Kolor jej włosów wziął się z tamtejszej czerwonej ziemi. Ja myślę, że na pewno jest to jakaś inspiracja, bo chyba każdemu z nas, kto tę bohaterkę zna i kocha, pierwszym takim właśnie elementem, który rzuca się w oczy, jest ta czerwona ziemia charakterystyczna, o której wielokrotnie w książce się wspomina i notabene Ania, schodząc ze stacji, pyta opiekunkę, która przywozi ją pociągiem, dlaczego ta ziemia jest taka czerwona, bo też jej się wydaje to coś niewiarygodnego. Także ta ziemia to jest taki pierwszy impact, który człowiek ma przyjeżdżając na wyspę i wtedy już wie, gdzie on się znajduje. Strome klify z czerwonego piaskowca, poszarpana linia brzegowa licząca aż 1760 kilometrów, malownicze zatoki, piaszczyste plaże, wioski rybackie. Urocze białe latarnie, jest ich bardzo dużo. No, można poczuć się jak w bajce na tej wulkanicznej wyspie.
To prawda, dokładnie tak to wygląda. Te opisy przyrody, które my znamy z książki, powodują, że w momencie, kiedy staje się na wyspie Księcia Edwarda, człowiek się czuje jak w domu. To znaczy, my doskonale na podstawie każdej jednej historii opisanej w książce rozpoznajemy miejsca, rozpoznajemy ten pejzaż. Jest nam on absolutnie znany i wygląda dokładnie tak, jak pan go opisał. Wyspa Księcia Edwarda przez rdzennych mieszkańców tych terenów, Indian Mi'kmaq, nazwana była Abegwaj, ziemia kołysząca się na falach. Wielki duch Gluskap po namalowaniu wszystkich pięknych miejsc na świecie zanurzył pędzel w mieszance wszystkich kolorów i stworzył swoją ulubioną wyspę. Słyszała pani tę legendę? Tak, słyszałam przy pierwszym pobycie na wyspie Księcia Edwarda, właśnie doszukałam się również tej informacji i nawet próbowałam znaleźć ślady Indian, dlatego że ja jakby jestem mocno wrośnięta w kulturę kolumbijską i my mamy oczywiście tam ponad 80 różnych indiańskich społeczności, także ten temat mnie bardzo też pasjonował. Natomiast jako tako są oczywiście ślady jeszcze takiej populacji, natomiast zupełnie to wygląda inaczej. W Kanadzie jest to dużo bardziej nowoczesne, powiedziałabym tak, ten temat rezerwatów jest dużo bardziej nowoczesny niż w Kolumbii. Ale ślady są i byłam, nawet odwiedziłam swego czasu taką małą wioskę, która ma jeszcze ewidentne ślady tej właśnie społeczności indiańskiej. Mi'kmaqowie wierzyli, że gdy wielki duch spał, Nowa Szkocja była jego łóżkiem, a wyspa księcia Edwarda poduszką. No ładnie. Pięknie to brzmi. Tytuł powieści Lucy Maud Montgomery został błędnie przetłumaczony na język polski, prawda? Tak, oryginalny tytuł to jest Anne of Green Gables i tutaj jest bardzo duża trudność w tłumaczeniu, co znaczy Green Gables. Ja mam takie szczęście, że mam szwagierkę kanadyjkę i ona próbowała mi na podstawie architektury kanadyjskiej wyjaśnić, co to jest to Green Gables tak naprawdę i pokazywała mi element dachu. To jest taki trójkącik, który pojawia się na szczycie jakby dwuspadowego dachu. To jest właśnie ten Gables i dlatego tłumaczenie jest bardzo trudne, w zależności od języka. Ja czytam Anię z Zielonego Wzgórza również po hiszpańsku. Jest nieco lepiej tytuł przekazany. Nazywa się Ana de las Tejas Verdes, czyli tak jakby z zielonego dachu, z zielonego poddasza, czyli można by w tym kierunku mniej więcej to tłumaczyć. Ale Zielone Wzgórza faktycznie otaczają dom. Zielone Wzgórza istnieją na wyspie Księcia Edwarda, ale w jej części centralnej, co jest bardzo ciekawe, czyli dokładnie tam, gdzie jakby historia cała się toczy. My z moim mężem zjechaliśmy wyspę wielokrotnie, wszerz i wzdłuż i część wschodnia i część zachodnia są zupełnie inne. One są dużo bardziej takie dzikie, porośnięte lasami, natomiast rzeczywiście najpiękniejsza jest ta część właśnie środkowa i szczególnie to północne wybrzeże. I tu rozgrywa się akcja powieści, ale Avonlea to tak naprawdę Cavendish, prawda? Tak jest, Avonlea to jest fikcyjna nazwa. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście jest to Cavendish, czyli miejsce, gdzie autorka Lucy Maud Montgomery, która notabene na wyspie nazywana jest Maud, znana jest jako Maud, nigdy nie używa się jej imienia Lucy. Za bardzo nawet nie wiadomo, o co chodzi, jak mówi się Lucy, także zawsze Maud. Maud wychowała się po śmierci swojej mamy, po tej wczesnej śmierci, ona miała 2 latka, kiedy mama jej umarła. Została wychowana przez dziadków ze strony mamy właśnie w tej części wyspy północnej, środkowej i północnej, właśnie w Cavendish. Stąd też najprawdopodobniej Avonlea to jest właśnie Cavendish. Maud Montgomery miała wiele wspólnego ze swoją bohaterką, wczesne osierocenie, prawda, poczucie osamotnienia, na pewno wybujałą wyobraźnię, ciekawość świata, wielkie pragnienie, by być kochaną. Tak, ja myślę, że im bardziej wczytuję się w biografię Lucy Maud Montgomery, tym więcej elementów można znaleźć, które zostały przekazane Ani. Jest tam mnóstwo podobieństw, mnóstwo właśnie takich charakterystyk samej autorki, jej takie poszukiwania szczęścia i jej braku właśnie tego ciepła rodzinnego, tego marzenia o własnej rodzinie, o własnym domu. Także to wszystko się absolutnie przekłada na bohaterkę. To wróćmy do Cavendish. Zanim powstało tutaj Muzeum Ani, o którym powiemy, mieściła się posiadłość dziadków Lucy Maud Montgomery. Autorka spędziła w niej dzieciństwo i młodość. To tu napisała Anię z Zielonego Wzgórza? Tak, to jest trochę skomplikowane, dlatego że na wyspie Księcia Edwarda jest wiele miejsc związanych z Lucy Maud Montgomery i niekoniecznie wszystkie znajdują się w Cavendish. Część z nich znajduje się również w okolicach Park Corner, notabene miejscem, które my jakby rekomendujemy, takim miejscem naszym stacjonarnym na wyspie właśnie nie jest Cavendish, tylko
Park Corner. I zaraz powiem dlaczego, bo tam właśnie się znajduje Złoty Brzeg, czyli miejsce takie pobytowe, hotelowe. Natomiast w samym Cavendish wydaje mi się, że najważniejszym punktem jest właśnie to, co pozostało w sumie z domu dziadków Lucy Maud Montgomery. To są tylko i wyłącznie ruiny w tej chwili, tylko można sobie wyobrazić, jak ten dom wyglądał. Natomiast od ubiegłego roku tam przeniesiona została oryginalna kuchnia, w której została napisana Ania z Zielonego Wzgórza. Jako że kanadyjskie domy są budowane generalnie modułowo, czyli można oddzielać poszczególne jakby pomieszczenia, ta kuchnia się zachowała. To jest jedyne pomieszczenie, które się zachowało i ono w tej chwili stoi tam obok ruin domu dziadków. Niedaleko stamtąd znajduje się również poczta. To jest bardzo ważne miejsce, dlatego że jako tako w domu dziadków Lucy Maud Montgomery znajdowała się poczta. I dzięki temu ona też miała szansę te swoje rękopisy wysyłać. Także to jest bardzo ważny punkt w jej biografii. I oprócz tego w Cavendish znajduje się cmentarz, na którym spoczywa Lucy Maud Montgomery. I jest to po prostu to miejsce, które ona sobie wybrała na swój wieczny spoczynek. Miejsce, które najbardziej sobie ukochała. Pod taką nazwą Muzeum Ani z Zielonego Wzgórza operuje tak zwany Srebrny Gaj, Silver Bush. I to jest miejsce usytuowane w Park Corner pod taką nazwą. I to jest miejsce, gdzie Lucy spędzała wakacje z kolei u swojej cioci ze strony mamy, ze swoim kuzynostwem. Tam również brała ślub w tym domu. Także jest to miejsce jakby zupełnie związane z autorką, ale zupełnie jakby poza Cavendish. Natomiast samo miejsce związane z domem dziadków to są tylko i wyłącznie te ruiny, kuchnia i taki rodzaj księgarni, sklepiku, gdzie można całą właściwie twórczość Lucy Maud Montgomery zakupić. Wspomnieliśmy o cmentarzu, na którym jest grupa autorki. Słyszałem, że tam jest mnóstwo bratków. To zależy, od pory roku, oczywiście. I zależy od roku. Czuwa nad tym grobem Biuro Parków Narodowych Kanady. Także to się trochę zmienia, ale rzeczywiście jest szansa, że bratki w którymś roku się pojawiły. Natomiast ja byłam tam kilkakrotnie w ciągu kilku lat i zmienia się, roślinność się zmienia. Na wyspie jest szkoła, w której się uczyła autorka? Tej szkoły jako tako, gdzie uczyła się, nie ma, natomiast jest szkoła, w której była nauczycielką, co też potem zostaje jakby przełożone na historię Ani, kiedy Ania podejmuje pracę w szkole w Avonlea. Szła pani oczywiście Aleją Zakochanych. Oczywiście, Aleja Zakochanych to jest w ogóle moje ulubione miejsce na całej wyspie. Aleja Zakochanych znajduje się tuż za Zielonym Wzgórzem, bo to jest kolejne miejsce bardzo ważne, turystyczne, bardzo turystyczne, ale które trzeba odwiedzić, dlatego że jest to rekonstrukcja Zielonego Wzgórza opisanego w książce. Nie jest to dom, który związany byłby w jakiś sposób z samą Lucy Maud Montgomery, ona tam absolutnie nie mieszkała. Co prawda z jej rodziną on był związany, natomiast został on przekształcony po prostu w Zielone Wzgórze. I jest to miejsce wyjątkowe z różnymi takimi szczegółami, które czytelnicy i miłośnicy Ani na pewno odnajdą, typu na przykład ametystowa broszka Maryli tam się znajduje, albo tabliczka, którą Ania rozbiła na głowie Gilberta, jej facjatka, jej pelargonia w oknie, suknia z bufiastymi rękawami, no i tuż zaraz za wyjściem znajduje się Aleja Zakochanych i to jest przepiękny zakątek, który wieje się po lesie między takimi małymi strumyczkami, mostkami. No jest to naprawdę jedno z najbardziej uroczych miejsc, jakie na wyspie znalazłam. 1,5 kilometra drogi przez las? Nie liczyłam tak szczerze, ale może tak być. To jest takie kółko, które robi się po lesie. Myślę, że tak, może to być i 1,5 kilometra. Tą drogą Ania chodziła do szkoły, tak? Ania chodziła do szkoły, tą drogą były sprowadzane z pastwiska krowy w książce, tą drogą zimą zwożone było drewno do kuchni, także nie było to jakieś miejsce super romantyczne, ale dla Ani cokolwiek ona widziała, była w stanie to zmienić w coś tak niesamowitego, że kiedy nazwała to właśnie taką swoją ulubioną aleją, no to my przyjmujemy, że tak było i ja uznaję, że tak powinno być, bo to miejsce jest naprawdę przepiękne. No i szeptały klony, tak? Wtedy, kiedy Ania tam chodziła? Ania spacerowała tamtędy z Dianą, ale myślę, że później również z Gilbertem także. Zakochani z całego świata przyjeżdżają tam, by przyrzec sobie miłość do końca życia. Zdecydowanie tak. Sama byłam świadkiem wielu sesji zdjęciowych par, które albo biorą ślub na Wyspie Księcia Edwarda, bo wydaje mi się, że jest to idealne miejsce, albo po prostu przyjeżdżają na sesje ślubne. I nie wiem, czy to będzie ciekawostka, ale największą ilością turystów zagranicznych, którzy przybywają do tego miejsca, są Japończycy. No, słyszałem o tym.
Japończycy kochają Anię Zielonego Wzgórza. Jest to książka dla nich na pewno dużo bardziej niesamowita niż dla nas, dlatego że z opowieści, które słyszałam, fakt, że jest to kobieta, dziewczyna z tak niesamowitą wolnością w sobie, tak niesamowitą niespornością i wyobraźnią, ich jeszcze bardziej jakby pociąga niż nas Polaków, a my Polacy. Ja myślę, że zaraz za Japończykami jesteśmy numerem dwa w odwiedzaniu Wyspy Księcia Edwarda. Spacer do Lasu Duchów jest wielkim przeżyciem dla miłośników powieści. Oj tak, spacer po Lasu Duchów trzeba moim zdaniem zrealizować dwukrotnie. To znaczy Las Duchów dzieli dom dziadków Lucy Montgomery od Zielonego Wzgórza. Także można sobie z jednej albo z drugiej strony przejść przez ten las. On absolutnie w ciągu dnia nie jest straszny, nie jest przerażający w żadnej chwili. Natomiast my z naszą grupą realizowałyśmy przejście nocne po Lesie Duchów, żeby w jakiś sposób nawiązać do tego przejścia Ani, kiedy zmuszona została przez Marylę, żeby pobiec do Diany. I to było dla niej coś tak strasznego, ona nie była w stanie się przez ten las praktycznie, nie była w stanie przebrnąć. I to robimy z naszą grupą. Robimy to również po zmroku. I naprawdę jest to straszne przeżycie, tym bardziej, że przechodzi się koło cmentarza, więc jeszcze bardziej człowiek jakby panikuje, co się tam dzieje, cienie, gałęzie. Podczas naszego ostatniego spaceru w zeszłym roku chyba nawet jakiś kojot się tam pojawił, dlatego że były jakieś takie dziwne dźwięki. Także jest to nie lada przeżycie na pewno. Dobranoc, kochane jezioro lśniących wód, tak mówiła Ania. Zawsze mówiła dobranoc wszystkim i wszystkiemu, co lubiła. Niewielki staw, prawda? Jezioro lśniących wód. Jezioro lśniących wód to jest kolejny punkt, który ja nie wiedziałam, że ono istnieje naprawdę, ale kiedy tylko miałam szansę zobaczenia tego jeziora, stało tak naprawdę, wiedziałam, że to musi być to. Ono naprawdę błyszczy, ono naprawdę świeci wręcz, odbija słońce, odbija chmury. Jest to coś niesamowitego. I właśnie jezioro lśniących wód znajduje się tuż obok Złotego Brzegu, czyli tego miejsca, o którym wspominałam, które jest naszą bazą hotelową na Wyspie Księcia Edwarda. Faktycznie jezioro lśniących wód znajduje się na Sosnowym Wzgórzu? Niedokładnie. Myślę, że to jest kolejna nazwa, która została po prostu wykreowana. Natomiast jezioro lśniących wód naprawdę jest stawem, który znajduje się w miejscowości Park Corner. To zostało potwierdzone, że chodzi dokładnie, konkretnie o ten staw, mimo że na wyspie, jeżeli się nie mylę, nawet ze trzy różne stawy, które mają taką nazwę jeziora lśniących wód, wiadomo, że oczywiście komercyjnie wiele osób próbuje korzystać z tych nazw, inspiracji i tak dalej, żeby przyciągnąć turystów. Natomiast mamy pewność, że to jest to właśnie jezioro w Park Corner. Podróż, którą stworzyłyśmy, która kierowana jest przede wszystkim do kobiet takich wrażliwych, kobiet, które szukają może takich miejsc na świecie trochę innych, nietypowych, które już widziały tyle różnych rzeczy, że są w stanie przybyć do Kanady nie po to, żeby zobaczyć Toronto, Vancouver czy Montreal, tylko właśnie taką malutką wyspę na końcu świata. I to powoduje, że nasz program z jednej strony jest związany oczywiście z miejscami, które pojawiają się w Ani Zielonego Wzgórza, bo to jest oczywiście marzenie, żeby się przejechać karocą z Mateuszem, fikcyjnym Mateuszem, to żeby właśnie zrobić sobie zdjęcie przy jeziorze lśniących wód, to żeby znaleźć latarnię kapitana Jima na przykład, który się pojawia w kolejnych jakby częściach książki, po to, żeby się przespacerować po przystani Czterech Wiatrów, ale również wyspa oferuje wiele rzeczy, które może nie konkretnie związane już są z Anią Zielonego Wzgórza, ale one poszerzają te doświadczenia. I tutaj chciałabym wspomnieć jedną z takich moich ulubionych atrakcji. Są na przykład warsztaty kulinarne w wyjątkowym miejscu. To jest akademia kulinarna nazywająca się The Table, której właściciele bardzo dokładnie przeanalizowali twórczość Lucy Montgomery i również dodatkowe książki związane z przepisami pochodzącymi z wyspy i przygotowali niesamowite warsztaty kulinarne kuchni Maryli Cuthbert, czyli opiekunki Ani. Ja w tym brałam udział już dwa razy. Uważam, że jest to jedna z lepszych doznań, jakich można na tej wyspie, do których można dotrzeć, dlatego że nie dość, że pysznie się je, nie dość, że je się w miejscu niesamowitym, dlatego że siedziba tej akademii to jest dawny kościół anglikański, którego wnętrze zostało absolutnie zachowane. Także są witraże, jest ambona, są meble oryginalne. To jest naprawdę coś niesamowitego. Zresztą na Wyspie Księcia Edwarda panuje w tej chwili ogromna moda na sprzedaż kościółków dawnych i również latarni morskich.
które wykorzystywane są na domy letnie. Ludzie, którzy chcą posiadać po prostu jakąś nieruchomość. Około 60 tych latarni jest sporo. Tak, jest ich ponad 50 dokładnie i część z nich naprawdę funkcjonuje, także ta wyspa świeci, ona naprawdę wieczorem świeci i to jest niesamowite, to nadaje jeszcze większej magii. Także mnóstwo atrakcji, które są dodatkowe do szlaku Ani. My na przykład bierzemy udział w połowach lobsterów. Wyspa Księcia Edwarda to są homary przede wszystkim. Cała Kanada jada homary. Chyba. Ostrygi też? Ostrygi i homary, dokładnie tak. Także mamy taką możliwość wypływania z krewnym Lucy Mont Montgomery, który nazywa się Montgomery, notabene, na połów homarów, które potem przygotowujemy w domu należącym do dziadka Lucy Mont Montgomery, czyli senatora Donalda Montgomery, na tarasie tego domu z widokiem na Zatokę Świętego Wawrzyńca. Także to są doświadczenia bardzo takie emocjonalne, niesamowite, które naprawdę zostają na całe życie w pamięci. 4 września rozpoczyna się na Wyspie Księcia Edwarda Fall Flavors Festival, którego celem jest promocja kuchni i produktów regionalnych. Ten festiwal trwa cały miesiąc i kończy się wielkim targiem w stolicy wyspy. Tak, to jest doświadczenie naprawdę wspaniałe, które podkreśla walory kulinarne wyspy, bo tu chciałam zauważyć, że Kanada no nie jest jakimś krajem, gdzie bardzo dobrze się jada. To musimy mieć tutaj jasność i szczególnie przyjeżdżająca ja z Ameryki Południowej, gdzie naprawdę kuchnia jest doskonała, taka oparta na świeżych owocach, warzywach i tak dalej, bardzo cierpiałam na początku właśnie pobytu w Kanadzie. Natomiast to jest bardzo ważna sprawa. Wyspa Księcia Edwarda jest miejscem, które historycznie było pierwszym portem, gdzie docierały statki z świeżymi produktami, nie tylko produktami, również tekstyliami. W związku z tym już w XIX i XX wieku wiemy o tym, że w tradycyjnych przepisach Wyspy Księcia Edwarda na przykład pojawiały się ananasy, co wydaje się bardzo, bardzo takie niesamowite i dziwne, no bo gdzie w Kanadzie ananasy? Natomiast okazuje się, że ta kuchnia wyspiarska wcale nie była taka podstawowa, jak mogłoby nam się wydawać, i oparta tylko na ziemniakach, jak czasami się Kanadyjczycy śmieją, dlatego że jako tako Wyspa Księcia Edwarda porośnięta jest ziemniakami autentycznie i Kanadyjczycy generalnie jedzą ziemniaki z Wyspy Księcia Edwarda, natomiast wcale nie, ona jest bardzo taka smaczna, z wieloma atrakcyjnymi elementami i to właśnie też jest bardzo takie widoczne podczas tych warsztatów, które realizujemy, warsztatów Marylii Cuthbert. Dom Ani z Zielonego Wzgórza położony jest w Parku Narodowym Wyspy Księcia Edwarda, założonym w 1937 roku, parku powstałym dla uhonorowania więzi pisarki z jej rodzinną ziemią. Piękny jest ten park. Tak, Wyspa Księcia Edwarda ma kilka parków, ale ten rzeczywiście w Cavendish jest wyjątkowy. To jest park o białych plażach, bardzo długich, wielokilometrowych plażach, wydmach, które są chronione. Absolutnie nie wolno spacerować po tych wydmach. No i niesamowitych zachodach słońca oczywiście. Takim bardzo miłym elementem zawsze spaceru po tych plażach jest możliwość zbierania takich bardzo dużych białych muszli, które notabene w książce pojawiają się przy okazji kapitana Jima właśnie, ponieważ to właśnie on przynosił Ani te konkretne muszle i układał je na grządkach jej ogródka. Ona tak na początku niezbyt pozytywnie do tego podchodziła, ale potem stwierdziła, że to nawet jest fajne i że daje jakiś taki charakterystyczny kolory. Także te same muszle kapitana Jima w Parku Narodowym w Cavendish również możemy zbierać. To w tym parku znajduje się kładka poprowadzona przez środek mokradeł? Tak, w tym i również w innym parku, który znajduje się na wschodzie wyspy, który nazywa się Greenwich. To są takie pływające kładki, które pozwalają właśnie, żeby suchą stopą przebrnąć przez mokradła i wyspy. Jest to bardzo, bardzo dobry pomysł i naprawdę powoduje on takie wrażenie przebywania jakby w środku tego pejzażu, bez konieczności chodzenia po kolana w wodzie. A nie ma nutki niepewności, że wpadnie się w bagno? Myślę, że w Kolumbii byłaby taka nutka, natomiast w Kanadzie nie. W Kanadzie ufamy, że jest to zrobione tak, jak należy. A jakie roślinki tam właśnie w tym parku możemy zobaczyć i zwierzątka? Ja mam takie wrażenie, że z koleżanką antropologiem kiedyś analizowałyśmy temat, dlaczego my Polacy pałamy taką, właśnie taką jakąś wyjątkową sympatią do tych opisów przyrody z Wyspy Księcia Edwarda. I nie wiem, czy to jest prawda, ale mam wrażenie, że ten pejzaż jako tak jest bardzo podobny do pejzażu polskiego. To znaczy, to są właśnie takie pagórki. Ja pochodzę z Wielkopolski, także dla mnie ten krajobraz wydaje się bardzo podobny. To są pagórki, to są pola, kolorowe pola.
to są lasy, to są świerki, to są sosenki, no oczywiście klony też się pojawiają, bo to jest Kanada, oczka wodne, rzeczki, mam wrażenie, że jest to pejzaż dla polskiego oka, bardzo, bardzo przypominający takie lokalne właśnie krajobrazy, które my znamy. Stolicą wyspy księcia Edwarda jest niewielka miejscowość, Charlottetown, pełna zabytków z epoki wiktoriańskiej. Dokładnie. Charlottetown to jest, ja sobie tak zawsze porównuję, to jest takie Leszno. Leszno, czyli mniej więcej 50 tysięcy mieszkańców. I tutaj ciekawa historia. Kiedy po raz pierwszy przyjechałam na Wyspę Księcia Edwarda, to było już około 5 lat temu, 4 lata temu mniej więcej, 2016 rok. Przyjechałam z 8-milionowej Bogoty i przyleciałam samolotem. W związku z tym najpierw zobaczyłam Charlottetown i wydawało mi się, o matko, to jest po prostu, wygląda to naprawdę jak Leszno, albo jeszcze moja rodzinna miejscowość Gostyń, malutkie. Wydawało mi się, że absolutnie tam nic nie ma. Ale cała moja wizja zmieniła się po miesięcznym pobycie, rok później, właśnie na Wyspie Księcia Edwarda, na wsi, w Park Corner, w domu senatora Montgomery, kiedy po miesiącu pobytu na wsi i patrzeniu na zatokę, na morze, na jezioro lśniących wód, kiedy pojechaliśmy z mężem na zakupy do Charlottetown i wtedy zupełnie zmieniła mi się wizja, bo wydawało mi się, że Charlottetown to jest tak niesamowicie rozwinięte i olbrzymie miasto po tym pobycie, że wtedy dopiero jakby zrozumiałam te wyprawy Maryli do miasta z panią Lindę i każdy jeden wyjazd, który był związany właśnie z pobytem w Charlottetown i zrozumiałam to uczucie właśnie jechania do miasta. Wtedy już Charlottetown dla mnie było miastem. Ale Leszno nie ma tak pięknej bazyliki, jaka jest w Charlottetown, prawda? Powiedzmy tak, o niej, bo to ważne miejsce dla Kanadyjczyków. Bardzo ważne jest to miejsce związane praktycznie z tworzeniem się Kanady. Także oczywiście cały temat Konfederacji tutaj jest bardzo, bardzo istotny. I właśnie wielu turystów, przede wszystkim z takich dużych statków wycieczkowych, które pojawiają się latem w porcie, w Charlottetown, przybywa właśnie do Kanady z tego powodu, a nie absolutnie ze względu na Lucy Montgomery i ani z Zielonego Wzgórza. Bardzo często oni docierają w jakiś sposób na taką jednodniową, kilkugodzinną wycieczkę, na przykład na Zielone Wzgórze, ale zupełnie nie wiedzą, nie czytali książki, oni nie wiedzą o co tak naprawdę chodzi i dopiero tam na miejscu się dowiadują. Przyjeżdżają właśnie ze względu na walory historyczne Charlottetown i jakby uznając, że to jest bardzo ważne historycznie miejsce dla Kanady. No to powiedzmy o tej wielkiej historii troszeczkę. Tu w 1864 odbyła się jedna z konfederacji, na której przedstawiciele kolonii negocjowali powstanie Konfederacji Kanady właśnie, prawda? Tak, dokładnie. Pierwsze prowincje właśnie podpisały taką umowę o stworzeniu Kanady jako takiej właśnie w Charlottetown. A do utworzenia wspólnego państwa doszło 3 lata później. Centrum Sztuki Konfederacji. Proszę powiedzieć o tym miejscu. Ja tak naprawdę tego muzeum nie odwiedziłam nigdy. Wiem, że ono się znajduje, natomiast często odwiedzam teatr, który znajduje się w tym samym budynku, dlatego że właśnie w tym teatrze odbywają się najważniejsze sztuki w całym sezonie letnim i przede wszystkim to tutaj właśnie pokazywany jest musical, najbardziej znany na świecie, ten musical, który pojawia się w Księdze Rekordów Guinnessa, Ania z Zielonego Wzgórza od 1965 roku. Co roku. No to powiedzmy o tym musicalu. Mamy 2 musicale tak naprawdę na Wyspie Księcia Edwarda. Ten drugi to Ania Pierwszy, i Gilbert. Ania i Gilbert, dokładnie tak. Czyli najważniejszy jest ten Ania z Zielonego Wzgórza pokazywany co roku w Centrum Konfederacji. I ja na tym musicalu bywam 2 razy do roku. To znaczy zawsze na początku sezonu w czerwcu i zawsze na końcu sezonu we wrześniu. Uwielbiam ten musical. Mój mąż, który absolutnie nie ma nic wspólnego z Anią z Zielonego Wzgórza, on w ogóle książki nie czytał, ale wyspę kocha tak naprawdę samo jak ja, albo i nawet bardziej. Jeszcze? Jeszcze nie, ale zna chyba wszystkie szczegóły, łącznie z dolaniem kropel walerianowych do ciasta, farbowaniem włosów i bufiastymi rękawami. On to wszystko zna, ale tylko z opowieści. Natomiast on jest profesjonalnym fotografem i on tą wyspę absolutnie kocha za pejzaże i za światło, jak to zawsze powtarza. Także bardzo chętnie ze mną tam bywa i myślę, że jeżeli taka możliwość się pojawi, to Mario będzie chyba pierwszą osobą, która zdecyduje o zakupie domu na Wyspie Księcia Edwarda i zostanie tam na zawsze, bo jest to dla niego, mówi, że pierwsze i najpiękniejsze miejsce na świecie. W każdym razie wracając do tego musicalu. Musical jest grany w Charlottetown od 1965 roku. Jest naprawdę doskonale przygotowany, ma niesamowitą muzykę, niesamowite teksty, niesamowite układy taneczne. Oczywiście aktorki przez wiele, wiele lat się zmieniały, natomiast moim takim faworytem, z którym notabene miałam okazję porozmawiać w zeszłym roku, jest Mateusz. Forma, w jaki ten aktor przedstawia osobę Mateusza, to jest dokładnie taki Mateusz, którego ja sobie wyobraziłam.
pamiętam, nad którym płakałam nad książką, kiedy umierał. Aż mi się głos łamie, ale pamiętam doskonale taką scenę, kiedy moja młodsza 6-letnia siostra, ja czytałam Anioł z Zielonego Wzgórza już po raz któryś, mojej siostrze małej, w wieku mniej więcej 15-16 lat i doskonale pamiętam, że ja już wiedziałam, że Mateusz będzie umierał za kilka stron i zaczynałam już płakać 3-4 strony przed tym. I pamiętam to moją biedną siostrę, która płakała razem ze mną, ale ona nie wiedziała zupełnie, dlaczego płacze. Dlaczego płacze, dopóki to się nie wydarzyło. I wiele, wiele lat później, na moje 30 urodziny, dostałam od mojej siostry całą serię Aniec Zielonego Wzgórza, którą ona znalazła w takiej starej bibliotece, księgarni, która była dokładnie tym wydaniem, które ja czytałam jako mała dziewczynka, wydanie chyba z 1979 roku. I ona tak pięknie właśnie w dedykacji jednego z tych tomów napisała, że doskonale pamięta to wspólne płakanie nad śmiercią Mateusza. A dobra była rola Maryli w tym musicalu? Z Marylą była niesamowita historia w zeszłym roku, dlatego że aktorka, która gra Marylę, bardzo ciężko zachorowała tuż przed premierą Ani z Zielonego Wzgórza w zeszłym roku. I to był pierwszy występ. My udaliśmy się do teatru i reżyser sztuki pojawił się na scenie i powiedział, że jeszcze do poprzedniego dnia myślano, że nie będzie grana Ania z Zielonego Wzgórza w tych pierwszych dniach sezonu, ponieważ Maryla jest chora. I proszę sobie wyobrazić, że podjęto decyzję o zadzwonieniu do poprzedniej Maryli, już takiej starszej pani, która w nocy z poprzedniego dnia na następny dzień była w stanie tą rolę przypomnieć sobie i zagrała w sposób niesamowity. To było tak emocjonujące w zeszłym roku. Cały teatr właściwie stał. Owacje były niesamowite właśnie dla tej konkretnej aktorki, która potrafiła odtworzyć po prostu rolę Maryli na pamięć, przypominając ją sobie chyba w ciągu jednej nocy, bo nie było więcej czasu. To musical Ania z Zielonego Wzgórza, a drugi musical Ania i Gilbert. No Gilbert, Ania... to pamiętamy, rywal Ani ze szkoły. Początkowo dokładnie. Bezskutecznie starał się o jej względy. Dokładnie tak. Ania i Gilbert to jest taki już nowocześniejszy musical, który grany jest w teatrze naprzeciwko Centrum Konfederacji. W tak zwanym teatrze The Guild nazywa się on w ten sposób. Ja mam takie mieszane uczucia co do tego musicalu, dlatego że to jest generalnie historia jakby Ani z Avonlea i dalej. To znaczy już Ania na uniwersytecie, Ania nauczycielka i tak dalej. Jakby nie ma już wspomnienia Ani małej, a to jest jednak taka najbliższa zawsze naszemu sercu Ania. I to jest rodzaj bardzo takiego niewielkiego, wręcz szkolnego teatrzyku. Nie wiem, wchodzi tam może z 50-60 osób. To jest bardzo małe wnętrze, bardzo skromna scena, dekoracji prawie żadnych, stroje również takie no niezbyt udane i ja miałam takie dwie sytuacje, które nie do końca mnie przekonały do tego musicalu. Pierwsza to była Ania, która była raczej taka otyła i niezbyt przypominająca Anię, którą ja sobie wyobrażałam, natomiast Diana była bardzo, bardzo szczupła, w związku z tym wydaje mi się, że tutaj nie do końca dobrane zostały odpowiednie aktorki, tym bardziej, że w dialogach pojawiały się właśnie zdania, które padają w książce, że Diana jest łasłuchem, Diana podjada słodycze i tak dalej, natomiast Diana wyglądała zupełnie nie tak, jak powinna. Natomiast druga sytuacja to już taka trochę bardziej zabawna z zeszłego roku. Udałyśmy się właśnie z grupą na ten konkretny musical Ania i Gilbert i nasze miejsca były dokładnie w pierwszym rzędzie. I w pewnej scenie, kiedy, jako że teatr jest bardzo mały i aktorzy praktycznie dochodzą do krzeseł, w związku z tym prawie, że dotykają naszych nóg, Josie Pye, czyli Józia Pye nieszczęsna, której chyba nikt nie lubi tak naprawdę, zahaczyła się skacząc o moje kalosze i praktycznie się przewróciła na tej scenie, dlatego że po prostu za blisko przebiegała po scenie, za blisko mojego miejsca. Także to było, no, to było takie zabawne wydarzenie z zeszłego roku. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo galerię zdjęć z wyspy. A jak tam jest zimą? Tak naprawdę, kiedy czyta się informacje o pogodzie w Kanadzie, to zawsze pojawia się taka notka, że Wyspa Księcia Edwarda to jest najłagodniejszy klimat w Kanadzie. Nie wiem, co to tak dokładnie znaczy najłagodniejszy. Podejrzewam, że ta temperatura taka średnia utrzymuje się w miarę taka równa. Natomiast my mieszkamy na razie w Montrealu. W Montrealu naprawdę zimy są bardzo, bardzo ostre. Dochodzą do minus 30 stopni czasami. Natomiast mieliśmy okazję pobytu zimą. To była zima, ale to był już marzec, także to już była taka końcówka zimy na Wyspie Księcia Edwarda. I do tej niskiej temperatury dochodził potworny wiatr. Tam bardzo mocno wieje. To jest na tym wybrzeżu nawet latem, czasami wieczorem nawet jest chłodno. Natomiast ten bardzo silny wiatr powodował, że to zimno jest absolutnie nie do zniesienia. Można wytrzymać maksymalnie 10-15 minut na zewnątrz i to w takich kurtkach jeszcze i prawie że w kominiarkach na twarzy. Natomiast co ciekawe,
w miejscowości New London, czyli tam, gdzie niedaleko znajduje się latarnia kapitana Jima, morze było tak zamarznięte, że praktycznie kilkaset metrów po zamarzniętym morzu mogłam w głąb się przemieścić, gdzie normalnie przepływają kutry rybackie latem. Także to było niesamowite i pamiętam doskonale, zresztą pokażemy kilka zdjęć z tego momentu. Wyspa wyglądała jak taki wielki paj pokryty bezami. Mniej więcej tak to wygląda, jak takie ciasto bezowe, po prostu biała z takimi lekko brązowymi plamkami. Dla mnie to jest tak jakby wielkie, wielkie ciasto bezowe. To wiatr i jaka temperatura? Ta temperatura właśnie nie jest tak aż bardzo niska jak na Kanadę, to znaczy minus 20, może minus 25, natomiast ten lodowaty wiatr od wody powoduje, że ma się wrażenie termiczne, że jest to minus 40, minus 50 stopni. Jest naprawdę potwornie zimno. Musimy koniecznie wspomnieć o domu dziadków Lucy Montgomery, ale z drugiej strony, czyli o rodzinie Montgomery, dlatego że dla mnie to jest w ogóle najważniejsze w tej chwili miejsce na wyspie Księcia Edwarda, które jest naszą bazą hotelową i które jest tak naprawdę złotym brzegiem, czyli tym domem, który Ania sobie wymarzyła, tak naprawdę, chociaż powiedzmy, że większym uczuciem ona pałała do wymarzonego domku, tego małego domeczku, który miała z Gilbertem na samym początku ich drogi, no ale potem już, kiedy rodzina się powiększała, oni się przenoszą do Złotego Brzegu. No i właśnie Złoty Brzeg był inspirowany domem dziadka Lucy Montgomery, który był senatorem na wyspie, bardzo ważną osobą. I ona tam spędzała często wakacje. Ten dom kilka lat temu został kupiony przez prawnuka senatora Montgomery, Paula Montgomery, który jest naszym przyjacielem bliskim, takim wręcz partnerem biznesowym, mogę tak powiedzieć. On jest w tej chwili właścicielem takiego, ja bym to nazwała, takiego butikowego hotelu. Ma ten hotel 7 pokoi. Jest niesamowity, jest przepięknie położony tuż przy jeziorze Lśniących Wód. Ma zachowane pewne elementy, na przykład taki stary, antyczny stół senatora Montgomery, gdzie Lucy Montgomery siadała. Jest zachowana poręcz, której ona dotykała schodząc z piętra jakby do kuchni. Zachowane zostały takie fajne małe drzwiczki, okienko wręcz, z kuchni do jadalni, no bo w tamtych czasach bardzo dbano o to, żeby jakieś zapachy kuchenne nie przedostawały się do tej części, gdzie mieszkalnej, powiedzmy tak. Także naprawdę jest to miejsce wyjątkowe, pełne historii, z niesamowitym widokiem i generalnie używamy tego właśnie hotelu jako full house'u dla naszych grup. Także nasza baza to zawsze dom dziadka Montgomery. Możemy wspomnieć o pewnych takich detalach, które wyspa próbuje oferować turystom, już może nie konkretnie związanym z książką, ale w jakiś sposób nawiązującym. Na przykład dla mnie takim bardzo miłym elementem są lody, które są dostępne na wyspie. One się nazywają Kaus i to jest najbardziej znana marka lodów i są jedne takie konkretne, jeden konkretny typ lodów zawiera takie duże kawałki karmelu, cukru brązowego, które są nawiązaniem do tego wielkiego wora cukru, który kupił Mateusz, kiedy nie był w stanie wypowiedzieć w sklepie, że chce kupić suknię z bufiastymi rękawami. Także to jest też taki bardzo miły element. Takie pamiątki ciekawe z wyspy to są na przykład koszulki, bawełniane koszulki, które nazywają się brudnymi koszulkami, które są farbowane tym czerwonym piaskiem z wyspy. Także to jest też bardzo fajny taki element nowoczesny, już próba jakiegoś podarunku, który można kupić. Także generalnie na wyspie zawsze chodzimy w takich ubrudzonych nieco koszulkach. Co prawda z nimi jest potem problem przy praniu, bo one przy każdym praniu się trochę spierają, ale jest to rodzaj też takiej bardzo miłej pamiątki. Oczywiście wyspa Księcia Edwarda, nie można zapomnieć o tym, że ma niesamowite rzeźby skalne, które się pojawiają na całej linii brzegowej, z czego jedna taka najbardziej charakterystyczna i bardzo znana w Kanadzie, ona w sumie pojawia się w wielu rankingach najważniejszych rzeźb, to jest tak zwany teapot. To jest rodzaj takiego imbryka, kamiennego imbryka, który stoi też całkiem niedaleko właśnie tego Złotego Brzegu. I myślę, że jeszcze warto wspomnieć tutaj o białych piaskach. Białe piaski to jest też miejsce, które się pojawia w Ani z Zielonego Wzgórza. To jest taki nowoczesny hotel, na tamte czasy nowoczesny hotel, gdzie bogaci Amerykanie przyjeżdżali na koncerty, na występy, na sałatkę z kurcząt i tak dalej. I w naszym programie zawsze Złote Piaski, które notabene są hotelem bardzo nowoczesnym w tej chwili i luksusowym, jak na warunki wyspy, tam realizujemy zawsze taką pożegnalną kolację. Oczywiście ubierając się w bufiaste rękawy i odgrywając pewną rolę. Natomiast Białe Piaski to jest hotel, który został uznany za jedno z 10 najbardziej romantycznych miejsc w Kanadzie.
i był odwiedzony między innymi przez księcia Williama i księżną Kate przy okazji ich wizyty w Kanadzie. Także jest to też takie bardzo ważne miejsce na wyspie. Słyszałem, że o mały włos portret Ani trafiłby na kanadyjską 10-dolarówkę. Tego nie wiem, to jest Bank nowość. Bank Kanady odrzucił ostatecznie ten pomysł. Dlaczego? Ponieważ Ania jest postacią fikcyjną. Kolejną ciekawostką może być temat herbaty. Wiemy, że generalnie bardzo silna jest taka kultura angielska w ogóle na wyspie zachowana. W związku z tym na przykład takie popołudnia herbaciane są tam bardzo modne. My też właśnie z tego korzystamy w programie. I są takie wyjątkowe miejsca, gdzie można spróbować deserów, wypieków z książek kucharskich, między innymi autorki Ani z Zielonego Wzgórza. Także to jest też bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Kolejne miejsce, które ja bardzo też lubię, to jest fabryka konserw Wyspy Księcia Edwarda, a mianowicie tam można kupić i spróbować lokalnych takich przetworów, marmolad, dżemów i tak dalej, z marką Wyspy Księcia Edwarda. Także to jest na pewno coś takiego bardzo, bardzo atrakcyjnego. Pub, który znajduje się na stacji kolejowej w Kensington. To jest też miejsce, które wielu turystów odwiedza, uznając je za tą stację, gdzie przyjechała Ania. Oczywiście to wszystko jest fikcja, ale można to sobie wyobrazić. I tam na tej stacji, zamiast budynku stacji, została ona zamieniona na pub i tam jada się najlepsze hamburgery z lobsterem i frytki ze słodkich ziemniaków. Także mówię dużo o jedzeniu, ale ja generalnie bardzo lubię podróże gastronomiczne i zawsze zwracam ogromną uwagę właśnie na cały temat kuchni, gastronomii, także dla mnie to oprócz Ani z Zielonego Wzgórza zawsze jakieś elementy gastronomiczne się będą pojawiały. No, my się zbliżamy do pory obiadowej w Polsce, u pani w Kanadzie to śniadanie 6 godzin do tyłu. Tak, u nas dopiero wczesne rano, dokładnie tak. Polecamy Zaczarowany świat Ani z Zielonego Wzgórza i tę powieść o byciu sobą, o marzeniach, które są potrzebne, o tym, jak nauczyć się cieszyć z każdego przeżytego dnia i wszystkiego, co oferuje nam życie, prawda? Tak jest. To jest miejsce naprawdę, w którym każda osoba wrażliwa na piękno przyrody, osoba, która lubi przestrzeń, która ma w sobie taką właśnie wyjątkową radość świata, która potrafi cieszyć się małymi rzeczami, na pewno znajdzie ogromne szczęście. I ja myślę, że dlatego my czujemy się tak szczęśliwi za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy Most Konfederacji, obojętnie ilekroć tam wracamy. Tych podróży było już całe mnóstwo, ale zawsze czujemy takie uczucie powrotu do domu. Powrotu do ludzi, których lubimy. Mamy tam mnóstwo przyjaciół, mamy swoje ulubione miejsca i naprawdę bardzo polecam Wyspę Księcia Edwarda. Jestem przekonana, że każda osoba, która czytała Anię Zielonego Wzgórza, odnajdzie taki swój własny, prywatny dom tam na miejscu. Warto wybrać się w romantyczną podróż szlakiem Ani z Zielonego Wzgórza. Oczywiście z naszym gościem Ewą Kulak-Carvajal. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję również za zaproszenie.